Zwierzęta to najlepsi przyjaciele człowieka. Niestety ludzie nie zawsze okazują się przyjaciółmi zwierząt. Posiadanie zwierzaka to nie tylko przyjemność dla właściciela, to również duża odpowiedzialność za żywe stworzenie. Zwierzęta bardzo przywiązują się do ludzi i bardzo cierpią, kiedy w okrutny sposób są porzucane przez swoich opiekunów. Wakacje na pewno są bardzo trudnym okresem w schronisku, ponieważ trafia do nas zarówno więcej psiaków, jak i kotów. Jest ich mnóstwo w tym momencie. Często jest tak, że ludzie biorąc zwierzaka jednak nie myślą o tym, że za chwilę będzie trzeba znaleźć mu jakieś miejsce na wakacje, na wyjazd, że nie zawsze można go zabrać, chociaż się okazuje, że wcale to nie jest takim dużym problemem. Można z nim wyjechać, można oddać go do hoteliku dla zwierząt, których w samym Zabrzu mamy chyba w tym momencie 5. Także naprawdę to nie jest mało, także to jest jakoś ciężko znaleźć, że na Śląsku jest jeden i nie wiadomo jak to jest trudno. Wiadomo, trzeba troszeczkę wcześniej poszukać, bo te hoteliki, one też są zapełnione w czasie wakacji, ale jeśli parę miesięcy wcześniej już o tym pomyślimy, tak? Zresztą każdy wakacje planuje jednak już wcześniej, urlopy się planuje wcześniej, więc to nie jest duża przeszkoda. W schronisku mieszka wiele psów i kotów, nie mogących znaleźć domu. Rekordzistą jest Todis, który już bardzo długo czeka na kogoś, kto go przygarnie i się nim zaopiekuje. On jest małym pieskiem. Wydawałoby się, że nie powinien mieć problemu ze znalezieniem domu, ale on w schronisku czeka już 10 lat. Właściwie to są jego 10 wakacje w schronisku. Wydaje się to wręcz przerażające, bo dla niektórych osób, powiedzmy dla mnie, jest to gdzieś tam trochę mniej niż połowa mojego życia, ale to jest wiele długich lat i on przez te wszystkie lata jest w schronisku, jest w boksie zamknięty i nigdy, właściwie nikt się nawet nie zainteresował tym psem. Możliwe, że dlatego, że jest cały czarny, niczym się takim nie wyróżnia, pomimo tego, że ma fajny charakter, że bardzo lubi ludzi, okazuje się, że to jest jakaś tam przeszkoda, żeby znaleźć dom. Todis nie miał domu nigdy. Nigdy nikt się nim nawet nie zainteresował tak na dobrą sprawę. Czyli przerażające jest to, że wiele psów, które trafia do schroniska, one z tego schroniska nigdy nie wyjdą, tak? I to jest ta świadomość, jest bardzo taka przygnębiająca. Są jednak osoby, które wolą przygarnąć zwierzaka ze schroniska, niż kupować drogiego, rasowego psa czy kota. Należy jednak pamiętać, że jest to odpowiedzialna decyzja, która powinna być bardzo przemyślana. My oczywiście właśnie zawsze zachęcamy do adopcji, ale też jest dla nas bardzo ważne, żeby to wszystko było przemyślane, żeby jednak, czy ktoś chce adoptować, czy ktoś chce kupić psa, kota, inne zwierzątko, żeby to było przemyślane, żeby to nie była tylko chwila, żeby to nie była nagroda dla dziecka na przykład za dobre świadectwo i tak dalej, ponieważ to się często kończy tak, że i tak zawsze rodzice biorą odpowiedzialność za to zwierzę, i tak rodzice będą musieli się nim zajmować. Dzieci w pewnym momencie no wypalają się, są oczywiście takie, które będą się zajmowały, będą dbały jak mogą, ale to jest zawsze kwestia, czy pieniędzy, jeśli zwierzę zachoruje. To jest kwestia kupowania jedzenia, wielu innych spraw, właśnie samych już gdzieś tam wyjazdów, więc zawsze musimy brać pod uwagę to, że to jest decyzja na wiele długich lat. Świadomość ludzi na pewno się zwiększa, ponieważ kiedyś mieliśmy dużo większy problem i psów w schronisku było ponad 300, teraz jest ich 150 parę. Kociaków jest trochę więcej i ich trafia sporo w tym okresie, teraz bo jest dużo maluszków, tak? Ale na pewno są statystyki lepsze pod tym względem, że dużo więcej właścicieli odbiera zwierzęta i my to obserwujemy. Bardzo nas to cieszy, ale chcielibyśmy, żeby tak na dobrą sprawę trafiało ich jeszcze mniej, żeby one wszystkie znajdowały kochające domy.